spotykamy się tutaj, dlatego też, że zakładamy szkolne koło w szkole w Babicach i wyszliśmy w współpracę z panem dyrektorem, jak również z panem wójtem, który objął patronatem honorowym też ten nasz powiatowy rajd. Teren piękny, myślę, że wciąż jeszcze dla wielu nieodkryty. A teren bardzo ładny. Tutaj ten Garb Tenczyński, ta Buczyna Karpacka, las przejrzysty, także no i wiosna. Jak widać, słoneczko świeci. Wszystkie plusy. Zanim uczniowie wystartowali, to już mieli do pokonania wzniesienie, więc już ten początek nie był łatwy. No mieli rozgrzewkę, bo jednak tutaj na Garb Tenczyński jest kilkadziesiąt metrów przewyższenia. Tą ulicą stromą, jak nazwa sama wskazuje. No niektórzy musieli się troszeczkę zmęczyć. Proszę wszystkich o uwagę. Tutaj, moi drodzy, jesteśmy w miejscu startu i mety. Punkt wyrysowany na mapie dokładnie jest tam 100 metrów dalej, na rogu tej polany. Także ten punkt, trójkąt, kółeczko, macie na końcu tej polany. Bardzo duża liczba uczestników w tym roku. Bardzo duża liczba. No też nas zaskoczyło, bo 50% więcej niż jesienią. Jesienią mieliśmy 412 uczestników, a teraz mamy 696 osób. To chyba rekordowa liczba. Rekordowa, tak, tak. Ile punktów do znalezienia tym razem? Tradycyjnie 20 punktów do znalezienia. Limit czasowy jest 90 minut. Nie trzeba wszystkich znaleźć, żeby wygrać. No właśnie takie minimum? A minimum nie ma, zobaczymy. Tego nikt nie przewidzi, ile znajdą, bo teren jest zróżnicowany. Są punkty w głębokich dołach, są takie doły, że można się nie wygrzebać z niego. Ja wieczorem ustawiałem punkty, to w niektórych miejscach było ciężko wyjść, jak się zjechało w dół. Jak pan sądzi, ile kilometrów dzisiaj przejdą ci, którzy zdobyli się na to, żeby wziąć udział? Mogą, wydaje mi się, jak optymalnie pójdą, około 10 kilometrów mogą przejść. Jeżeli pójdą optymalnie, a jeżeli, no to mogą zrobić nawet i więcej. Ale chwila, po kolei tu zrobić. To jest ta droga. I on jest według tego, no, po prawej stronie. Okej. Tutaj na polanie start i meta. Co czeka na tych najlepszych? No, czekają nagrody turystyczne. Tradycyjnie dobre plecaki za pierwsze miejsca, za drugie miejsca kijki do trekkingu, też dobrej klasy. Śpiwory za trzecie miejsca. I do rozlosowania tym razem mamy 15 piłek do siatkówki, do kosza i do nogi. Zważywszy na to, że ta liczba uczestników co roku jest większa, to chyba udało się osiągnąć cel, bo chodziło o to, żeby ich przekonać do tego, że warto ruszać w teren i dobrze się przy tym bawić. Tak, tak, udało się. Widzę, że te imprezy, które organizujemy dla tych naszych szkolników, dla dzieci i młodzieży, bo to tutaj szkoły podstawowe i ponadpodstawowe biorą udział, no to te imprezy cieszą się coraz większą popularnością, bo robimy akcję, zaraz za dwa tygodnie sadzimy drzewa w rejonie osiedla Stella. Później też sprzątamy tradycyjnie już od wielu lat Beskidy, trzy wyjazdy Beskidy, sprzątamy las. W tym roku będziemy sprzątać rejon między Południem a Stellą. W zeszłym roku sprzątaliśmy Rozpątową. Póki co cieszymy się piękną pogodą i co? I zachęcamy do tego, żeby poznawać okolice, ruszać tutaj choćby na wycieczki. Tak, tutaj no i teraz już będą pokazywać się pierwsze zwiastuny wiosny. Tutaj w tym lesie bukowym na pewno będą przylaszczki, zawilce rosły. Naprawdę będzie można oko nacieszyć.